Piłka nożna to taka gra, że trzeba bramki zdobywać i tu zabrakło nam tutaj skuteczności, bo wreszcie stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji i mogliśmy się pokusić o jeszcze kilka bramek, ale nie udało się. No, akurat na drugą bramkę Górnik strzelił fantastycznie, tak z boku patrzeć to uderzenie z voleya, które jest fenomenalne, no to gdzieś tam zawsze można zblokować, ale gdzieś tam było to dobrze wykonane. My dążyliśmy do samego końca o to, żeby zdobyć bramkę, staraliśmy się utrzymać przy piłce gdzieś, jeszcze wykorzystać te momenty, ale zabrakło nam po prostu takiej umiejętności dobicia Górnika i to z przekroju tego meczu przegraliśmy 3-2, spotkanie, które było dla kibica bardzo ciekawe. W 6 dni rozegraliśmy 3 bardzo dla nas ciężkie mecze i to było widać, szczególnie w Poznaniu i dzisiaj w początkowych momentach, że musieliśmy wejść ciężej, mieliśmy wejść w mecz i szczególnie dzisiaj w końcówce. Natomiast charakterem, to, co się od nas wymaga i to, co chyba kibice najbardziej lubią, tym zaangażowaniem, wolą walki. Zwyciężyliśmy dzisiaj z zespołem, który walczy o Mistrzostwo Polski. Cieszymy się z tego bardzo, tak jak powiedziałem. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Rafał Musiał, Dziennik Zachodni. Pierwsze pytanie dotyczy bilansu zdrowotnego piłkarza, takiego wstępnego, bo tam jednak kości trzeszczały dzisiaj mocno. A pytanie drugie, jak często ten mecz wymykał się z takich taktycznych ram, które zostały nakreślone? W początku baliśmy się, tak jak powiedziałem, baliśmy się bardzo, bo jednak te 72 godziny od końca meczu, to jest normalne. Trzeba wejść w mecz, dlatego też trochę inna rozgrzewka, ale i tak było bardzo ciężko, chociaż pierwsze sytuacje groźne myśmy gdzieś stworzyli, natomiast to Krakowia miała po 1-0 i tutaj naprawdę Martin nam się dawał tlen. Krakowia miała na 2-0 sytuację, gdzie Martin wybronił no genialnie, bo widziałem przed chwilą urywek i to cieszy. I tak, takich fragmentów na pewno było parę w meczu, bo to po szczelonej bramce na 2-1, na 2-2, dobrze, żeśmy zaraz bardzo szybko odpowiedzieli na 3-2, no a końcówka była dramatyczna, ale tak jak mówię, ona nam wszystkim dostarcza ogromnej radości i pokazuje, jak nasz zespół jest charakterny, waleczny i to, co się jak gdyby od nas najbardziej wymaga i z tego się cieszymy. Natomiast zdrowotnie tak naprawdę cały sztab medyczny ocenia teraz. Zobaczymy, bo parę jest urazów, które da się zszyć od ręki, natomiast parę jest urazu, gdzie trzeba może będzie wykonać rezonans i dopiero wtedy pan doktor oceni, jak to będzie wyglądało. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Antoni Majewski, redakcja Eagle. Trenerze, to pytanie już padło jesienią raz, z tego co pamiętam. Natomiast pozwoli ten, że się powtórzę, bo wiosną Górnik wygląda zdecydowanie lepiej niż jesienią, ale nadal nie potrafi się odnaleźć na wyjazdach. Dalej nie mamy zwycięstwa. No i Górnik pokonuje dzisiaj Krakowie po porażce ostatniej z Lechem, gdzie dostaje 4 bramki. Dlaczego, trenerze, tak jest, że Górnik na tych wyjazdach no po prostu nie potrafi zagrać takiego meczu, żeby wygrać? Zrobimy wszystko, żeby na to pytanie odpowiedzieć panu w Łodzi. I myślę, że to, co od nas kibice oczekują, to nie, żeby tutaj robić analizy, mówić o planach, ale tak naprawdę takiego zaangażowania, jak dzisiaj widzieliśmy, myślę, że to jest jedna z metod podstawowych. Jeżeli przeniesiemy naszą grę z Roosevelta na mecze wyjazdowe, myślę, że i punkty będą i zrobimy wszystko, żeby tak było.